Państwa, naszym gościem jest trener drużyny Base Group Osiczanka Osice, pan Grzegorz Gliszczyński. Panie trenerze, przyjechaliście do nas z nadmorza. Proszę powiedzieć, jakie pan ma wrażenia z naszego turnieju? Jesteśmy pod wielkim wrażeniem tutaj całej organizacji. Bardzo wysoki poziom, jeżeli chodzi o zespoły, z którymi rywalizujemy. Organizacyjnie też wszystko jest super poukładane. Atrakcje, które zostały zapewnione dla chłopców. Naprawdę jesteśmy zachwyceni tutaj całą organizacją turnieju. Chciałem pana zapytać właśnie, bo wczoraj waszą drużynę odwiedził Święty Mikołaj i kapitalna atmosfera panuje w Osiczance, bo dziewczęta i chłopcy w drużynie zaśpiewały wspólnie z Mikołajem piosenkę. Jak pan to robi, że mimo nie najlepszych czasem wyników na boisku da się taką atmosferę zachować? Bardzo, bardzo sympatyczną, sportową, taką no fajną. Jesteśmy małym klubem z małej miejscowości. Wiadomo, no, nie ma jakiejś większej selekcji u nas w zespole. Grają wszystkie dzieci, które mają na to ochotę. I poziom piłkarski nie zawsze dorównuje właśnie atmosferze. Budujemy atmosferę piłkarską, staramy się poprawić jakieś elementy. Najważniejsze, żeby dzieci się cały czas rozwijały. No i mówię, dla nas jest to duża atrakcja przyjechać tu do państwa. Pograć z fajnymi zespołami, a te wszystkie dodatkowe atrakcje, dzieci są zachwycone. Panie trenerze, proszę powiedzieć, jakie są pana plany albo marzenia związane z prowadzoną drużyną? Chciałbym, aby te dzieci jak najdłużej mogły uprawiać sport. Jeżeli któryś z tych naszych wychowanków będzie się rozwijał w jakiś sposób prawidłowy, będziemy chcieli go gdzieś puścić dalej do zespołu. Jeżeli nie, no mamy nadzieję, że gdzieś pomogą tutaj w seniorach u nas w klubie. Czy klub Osiczanka zajmuje się tylko szkoleniem młodzieży, czy macie też zespół seniorów? Mamy też zespół seniorów, obecnie na poziomie A-klasy i B-klasy. W B-klasie gra większość wychowanków. Poza tym mamy 3-4 grupy wiekowe, które też tworzą tutaj jako całość. Panie trenerze, dziękuję panu bardzo i korzystając z okazji chciałem złożyć życzenia wszystkiego dobrego z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego dobrego w nowym roku. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Dziękujemy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku również odwiedzimy.